Kino superbohaterskie. Oto temat rzeka. Jedni je kochają, inni są już nim zmęczeni, ale są też tacy, którzy chętnie wracają do kina na te produkcje. Dla tych właśnie najnowsza szansa, czyli druga część Legionu Samobójców. W Stanach Zjednoczonych ten film niestety poniósł klęskę, gdy mowa o box office, przynajmniej na razie, więc mamy szansę trochę wywindować go w górę i chodzić na niego również w Polsce, bo te wszystkie cyferki mają znaczenie i dla fanów kina superbohaterskiego to ważne, żeby kolejne filmy powstawały. No a Legion Samobójców 2 to film wyreżyserowany przez Jamesa Gunna. To bardzo interesujący reżyser, który zaczynał jako dziki i niezależny twórca, a później swoją energię i pomysły przeniósł właśnie w świat mainstreamowego kina superbohaterskiego. Zrealizował Strażników Galaktyki dla Marvela, a teraz przeniósł się do DC Comics, co jest bardzo ciekawym transferem, bo niby te dwa światy superbohaterskie są od siebie oddzielone, ale reżyserzy mogą się powtarzać, by zrealizować właśnie drugą, wszystko wskazuje na to o wiele lepszą niż pierwsza część przygód Straceńców, tej dziwacznej drużyny postaci, które jednak raczej są postaciami negatywnymi, ale czasami są takie sytuacje, że to raczej bohater negatywny poradzi sobie z innym, większym bohaterem negatywnym, a nie koniecznie nasi wspaniali kryształowi herosi. Opowieść o Legionie Samobójców jednak skłania do tego, żeby się zastanowić, co takiego jest w tych drużynach superbohaterskich, czy właśnie samobójczych składach, takich jak Legion Samobójców, że przyciąga nas to od lat do kina. Cofam się pamięcią do pierwszego filmu Avengers, który jest tutaj takim bardzo mocnym punktem odniesienia, bo to było pierwsze spotkanie tych wszystkich bohaterów z Marvela, którzy mieli już swoje filmy, mieli już swoje przygody, oczywiście poza Czarną Wdową, tego nigdy Marvelowi nie zapomnę, że dopiero w ostatnim czasie ta bohaterka do nas trafiła ze swoim filmem i musieli połączyć siły. To jest bardzo duże wyzwanie, kiedy mamy tyle samców alfa, bo tak można by określić poszczególnych superbohaterów, którzy w jednym pomieszczeniu i w jednej sprawie mają zjednoczyć swoje siły i ze sobą współpracować i jednocześnie dać siebie co najlepsze, ale nie wchodzić sobie jednocześnie w drogę. To jest spore wyzwanie, praca taka wspólnotowa i drużynowa dla takich bohaterów jak Iron Man, czyli Tony Stark, geniusz, wspaniała osoba o silnym charakterze, która zderza się tutaj z Torem, Bogiem z Asgardu, co rodzi niesamowitą ilość zabawnych sytuacji, ale i konfliktów. Do tego dziki Hulk, który wymyka się nieustannie spod kontroli. Kapitan Ameryka, który jest starszy od wszystkich i trochę mądrzejszy, ale chciałby też być szefem tej drużyny. Te wszystkie rzeczy ze sobą się tutaj mieszają i na przestrzeni wszystkich filmów z Marvela, w których Avengers się spotkali, mamy ten wymiar. James Gunn wie, jak konstruować drużynę bohaterską, bo sam stworzył Strażników Galaktyki, którzy też byli bandą dziwaków. Wśród nich było drzewo i Shop Pracz, gadający ludzkim głosem. Ale jakoś się udało, wciągały nas te filmy i chcieliśmy oglądać przygody tej drużyny, właściwie wyrzutków bardziej niż kryształowych superbohaterów. Także te wszystkie sprawy są tutaj istotne. Pewna energia między poszczególnymi bohaterami, to kto z kim się dogaduje, kto z kim się kłóci, czy wychodzą z tego jakieś zabawne sytuacje, czy są konflikty, które trzeba rozwiązać, czy każda drużyna potrzebuje takiego serca, jakim była Czarna Wdowa dla Avengers, która potrafiła z każdym nawiązać kontakt i zjednoczyć tą drużynę wokół siebie niejako. Więc te wszystkie rzeczy mają znaczenie, do tego ten wymiar wspólnotowy. Kiedyś taki skład hip-hopowy Kaliber miał kawałek, w którym wybrzmiewał tekst "Lepiej jak jest więcej". I właściwie tutaj trochę też tak jest. Więcej atrakcji, więcej superbohaterów, to fajniejsza sytuacja na ekranie. Polecam zatem Legion Samobójców, obejrzyjcie go. Wszystko wskazuje na to, że jest to niebywale atrakcyjne, rozrywkowe kino. Tego nam dzisiaj trzeba. No a cóż, 50. odcinek warsztatu filmowego to też okazja do świętowania tutaj po naszej stronie, więc sięgam do kieszeni. Dziękuję Państwu, że jesteście z nami. Będziemy oczywiście widywać się dalej. Będziemy spotykać się tego lata i jesienią. Będziemy opowiadać o nowych filmach, o nowych serialach. Dla mnie to wielka przyjemność, że mogę tutaj siedzieć na tym krzesełku, że mam moich kochanych współpracowników, moją drużynę, która pomaga mi ten program zrealizować. Więc co, 50 odcinków to dopiero początek. Także 100 lat i wszystkiego najlepszego dla Was i dla nas. O, poleciało konfetti. Do zobaczenia w następnym odcinku warsztatu filmowego. Pa!